Cześć, tutaj Czołg, a to jest kolejny odcinek z przebliskiego RPGa. IP jak zwykle bez RPG. Biłem bez was trochę levela. Nie wiem jak ostatnio miałem, ale teraz mam 37, brakuje nam 115 tysięcy expa, tak ponad. Zdobyłem talizman losu od banana. Jest super, bo daje szczęście 15, a ja gram balkiem. Zdobyłem lodową zbroję. Chyba to miałem i lodową koloronę i ślniący miecz. Łuk bitewny to miałem. A już mi się przypomniało, gdzie byliśmy. Byliśmy na 25, tak. Tutaj macie mój Ender Chest. Talizman. Emeraldowy gem. Hit VIP. Chciałbym wam życzyć wesołego nowego roku i szczęśliwego Sylwestra. I mam do was taką małą prośbę, żebyście, jak znacie jakiś fajny serwer, to byś to napiszcie w komentarzach, bo ja szukam fajnego serwera do nagrania odcinka. Jednego odcinka. Bo mam dla was serię, którą będę kręcił. To w ogóle wypadło z legendarnej szkatułki na levelu 30, na ekspowicku 30. Mamy konia, tylko że nie mogę użyć. No i co? Ekspimy, nie? Będę na czuję. Banan zmniejszył cenę legendarnej szkatułki, więc spoko. Tutaj mamy kesela. Pewnie większy level ode mnie, ponieważ ma diamentowy kill-off, a diamentowy kill-off to jest coś tam wariwa, a coś tam wariwa jest od 40 poziomu i wypada ze szkatułki. Tutaj taki magów i ci magowie, fajnie by było jakby bili nas magią, ale szkoda, że biją nas obrażeniami fizycznymi.
Także nie wiem. Na przykład fajerbola wytwarzają. To by było naprawdę fajne. Osobiście bym dziękuję wam za ostatni odcinek, że nabiliście tyle wyświetleń po mojej przerwie na YouTube. Nie, ja nie zabijam, tylko obijam. To jest bardzo źle. O, spodenki wypadły, będzie hajsik. Tak był. Kiedyś na beta testach on był wysokim levelem. Teraz chyba na tym prawdziwym jest niskim. Ale był beta testerem. Widzicie? Ile ja mam obrażeń krytycznych? Praktycznie co drugi strzał mam obrażeń krytyczne. Ponieważ mam 51% szans. Popatrzcie. Czekajcie, jakiś mag. Tutaj pokazuje widzą, a ty mnie atakujesz nieładnie. Cztery itemów plus bonusy 106 i szczęście całe 51%. Mam. Witamy na serwerze. W ogóle ten talizman kupiłem od banana. Potem się okazało, że przepłaciłem, ale przynajmniej banan się z tego talizmana. Mam mniej szansy na krytyczne. Wojownik z, jak zadaje obrażenie krytyczne, bo wojownik idzie pod siłę i jak zadaje wojownik obrażenia, źle to powiedziałem, jak zadaje wojownik obrażeń krytyczne, no to potrafi sporo zadać. Więc warto mieć wojownikiem z itemów szczęście lub zwiększone krytyki. Ale za to Palek ma runy. Jest bardziej pożądany do muzyki. Greper. PKX. Właśnie. Na gdy wam pozdrów.
punktów. No i moja popularność wzrasta, już dwie osoby mnie kojarzą, oprócz mojego kolegi Darth Vader, Jantka. Napiszę mu coś. Dobra. Tak się gadam, o... Chcę mieć level 100, więc trzeba wstawać o północy i nabijać levele. No, żartuję. Ale grać i grać to jest moc. Będę tutaj lepszy od banana. Fajny filmik. Fajny filmik. Spoko. Będziecie widzieli. Przy okazji zobaczycie XP 5. W ogóle chcę, jak wbiję 70 level, pozwiedzać z wami wszystkie ekspowiska. Gdzie on jest? Adamus. No dobra. Już. O, podziękował. Ja mu rzucę runę. Prawda, tutaj są gobliny. I ja mam te gobliny, a gdzie ta? Zaraz, ale też tu mało expa. Ja przeciwieństwie od nie kikuję. Nie kikuję, jak ktoś do mnie ciągle pisze. Pewnie mnie poznał, bo jest na wśród widzów tych RPG jest mania na RPG. A ja ten filmik dobrze, że otagowałem. Krótkie filmy, no to... No to mogę się z nim kłócić, ale jak godzina... To dla niego krótki film lub pół godziny, no to...
YouTube za długie uznaje 45 minut. Jeszcze tak gdzieś załóżmy, że on ma 30 leveli. Nie no. Dobrze, że ze mną nie XP, bo pewnie mi by ksuł. Bo wszyscy tutaj umieją ksuć oprócz mnie. I to mnie bardzo smuci, mój exp na tym cierpi. Pewnie on może nie ma slota, dlatego jest tak niskim levelem. Pewnie jakbym adyktyczny. Widzicie, ile ja mam dobrodziejstw? Materialnie mam prawie full EQ i zaraz idę na wyprzedaż do kupca. Przecież wisza, że nie słyszycie tych fajerwerek. W ogóle na koniec odcinka wybierzemy się na ekspowisko VIP-owskie po grzybki i jak nie zapomnę, no to... będziemy puszczać fajerwerki. Ja tutaj kolega z YouTube'a. Czekaj. Nagrywa się. Chyba tak. Jak się nie nagrało, no to nie wrzucę, więc nie będzie gości na odcinku. Widzicie, ja próbuję buksuć. Powinni się cieszyć, że ja jestem, ponieważ micie, ja im pomagam. Ksuję im. O. Ale takich sytuacji jest raz. Więc nie wiem. Nawet to nie jest symbioza. To jest pupa pasożytnictwa. Symbioza pasożytnictwa, bo coś tam dostaje, ale on więcej dostaje. I ja nie jestem z tego zadowolony i on to też zależy od rodzaju.
na grill. Jak się nie nagrało, no to będę strasznie zbulwersowany, tak powiem. Tak, graliśmy z kolegami grę, że gościu jest jeden gościu i naprowadza swoją drużynę na jakieś słowo, które jego drużyna ma zgadnąć. I mój kolega, zanim w tym wypadku koleżanka, zaczęła czytać, zgadł, że to był Jezus. Boże, nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, ja bym się bał przebywać z moimi kolegami. O, wiem. Ej. Oni... Skoro do... Lord Voldemort to Lord Brzydkomor, ponieważ miał brzydką twarz, no to oni też mają brzydką twarz, czyli są dziećmi Lorda Voldemort. Uwaga! Kurde, nie ostrzegłem was przed spoilerem 9. części Harry'ego Pottera. Lord Voldemort tak naprawdę przeżył. Nie wiem, czy tak było. Ale urodził gdzieś z milion dzieci i na tym ekspowisku walczymy z dziećmi Lorda Voldemorta. Oni się teleportują z Hogwartu, bo Hogwart już dawno przejęli. My jesteśmy tutaj armią Dumbledora, bo Mugole i magowie się zjednoczyli przeciwko Lordowi Voldemortowi i walczą z takimi oto dziećmi Lorda Voldemorta. Dowody, proszę. Po twarzy są podobne do Lorda Voldemorta, tylko że mają nos. To tylko ich różni. Jakby nie mieli tego nosa, no to byli nie do odróżnienia. Boże. Powinienem stworzyć serię pod tytułem Spiskowe teorie. Od razu więcej wyświetleń by było. A te kule śniegu to tak naprawdę te proszki fiu. Tylko, że
ponieważ oni się teleportują i czasami mają w kieszeni zapas proszków i wyrzucają postaci śnieżek, żeby inni się nie domyślili, do czego to służy. Niestety żaden gracz tutaj nie umie tego użyć, więc nie pokażemy wam jak troszeczkę użyć. Moja różdżka jest zepsuta, ponieważ nauczyłem się, ponieważ tak naprawdę, no to ja tylko udaję, że walczę dla ludzkości z tymi dziećmi Lorda Voldemorta. Tak naprawdę jestem uczniem Lorda Voldemorta i że Lord Voldemort ich nie za bardzo kocha, to walczę z nimi o władzę. I planuję tutaj zagładę Mindservera. Będę dowodził takimi oto stworkami. Chyba na ekspowisku 70 są silniejsze. I będzie wypad na ekspowisko 70. Jest czarodzieje na ekspowisku 70. Mi się poddadzą. I potem, potem co będzie? Potem napad na graczy. Podporządkuję sobie graczy. I potem atak na całą administrację i będę jedyny. A potem to pokonam Lorda Voldemorta i będę jedynym najpotężniejszym czarodziejem. I stworzę sobie imperium. Muszę skasować ten filmik, ponieważ Lord Voldemort Boże. Ponieważ Lord Voldemort on często ogląda mój kanał i jak zobaczy, że spiskuje przeciwko mnie, no to rzuci na mnie Avada Kedavra i już po planie. I nie będzie czołga. Boże. Co ja wymyśliłem? Halo. Warg. Warg to też jest dla mnie dobry pomocnik. Dobry były pomocnik, bo on nie chciał być. On live. O, Kalisma live'a. Osobiście wolę banana, ponieważ od banana zacząłem, natrafiłem na
YouTubie na wojownicy VS Potwory. Potem stwierdziłem, że wojownicy VS Potwory to jest pay to win. I jeżeli nie masz i tu i temu, no to jak jesteś graczem początkującym, no to to w ogóle nie wygrasz. W ogóle możesz on się odświadczył, widzę. W ogóle wszyscy gracze się odświadczyli, widzę. Nie no, Wika robi show. Wika jest sławniejsza od Banana. Wika, Wika. Ona też chyba ma swój spiskowy. Tylko nie mogę wam zdradzić. Muszę najpierw zapytać, czy zdradzić jak zamierza przejąć rolę szybkiego Banana na moim serwerze i wszędzie. A i Krzadołek zna i chce zakolegować się z Wiką, żeby nie stracić fuchy. Tylko szybki Banan tego nie zna. No. Oni tak nie wiem. O, niech robi Oksa. Będzie Oks na mój odcinek. Rozkazuję właścicielowi. Czy coś jest ze mną nie tak? Pewnie nawet Kalispro zgaduje, że o, Kalispro to Paladyn jedyny mądry tutaj. Paladyn to najlepsza klasa, wybrana przez Voldemorta. Sam Voldemort grał tutaj Paladynem. Jego nick to tylko, tylko że Critical został zmutowany, więc jego plan przejęcia nie przeżyje do następnego nowego roku. Za dużo gadam. Ściśle tajne. To jest. Nam. Ja sobie gadam. Nie, Kalispro zgaduje, w ogóle nie wie. Nie wie, jak się robi tego Oksa. Więc wam.
ten. Chyba, że banan, banan mu powiedział, jak zrobić okno. Kali, zdawaj oks. Ja bym na miejscu Kalisa odpisał. Ponieważ trzeba szanować graczy. Ponieważ serwer można stwierdzić konwencję graczy. Chyba, że właściciel jest bardzo silny, jest bardzo cierpliwy i Jalisco. No, on chce ekspić. Nie ma bazygi w czterech literach, tylko on chce ekspić. Tak samo jak ja, pionaka lic. Jeżeli nie oglądasz, a jest jakaś szansa 1 na milion, no to przybij ze mną wirtualną pionę, proszę. Już. Niby w internecie nie można zrobić piątki. Można. Proszę. Tylko ciekawe, czy przybije. Bo może nie przybić. I będzie. Pokonał, ale co czy nawet nie wiem jak północy, no i ktoś do Kalis noob idę. No noob. Każdy jest noobem tutaj, jeżeli nie był na beta testach i nie ma pojęcia o tym trybie, no to w takim znaczeniu każdy jest tu noobem, bo noob no to znaczy początkowy gracz. I palek. Pewnie Kalis będzie kupował zwój, ponieważ nie wie co pakować na paladynie. Też nie specjalnie testował buildy na testach. Teraz zrobię szybki poradnik jak paladyna zepsuć. Drogi widzu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, mam dla ciebie super poradnik, dzięki czemu będziesz super paladynem zadającym o 200% damage'a mniej o 200% damage'a mniej, ale co tam?
To tam dla ciebie 200% damage'a. Ważne, że będziesz miał runy i będziesz rzucał wzmocnienie dla teamu. Team będzie cię lubia bić, a ty będziesz nic nieznaczący paladynem. Pakuj myk jest prosty. Pakuj wszystko w inteligencji i ulepszaj przedmioty pod inteligencję. Mamy coś do tego klawisza? Nie wiem. Może kością zahaczam. Tak, dobijemy do 5000 i kończymy. Ponieważ nie chcę, żeby był za długi, a jeżeli coś mi się z nagraniem zepsuło, no to będę nagrywał od początku, więc muszę mieć czas. Po 400 wale. Jak odpalę pełne światło. I stąd. Nie chcecie. Chcę rodzinnego maga. Witamy rodziny maga. Jesteś bardzo dla mnie Kalisa młody. Co macie do Kalisa? Dajcie mu expić. Kalisie wczuwa RPG-a, bo nie grał na RPG-u 1.0, więc teraz na 2.0 chłopakowi mu się spodobało. Kalis nie to taki chłop. On jeszcze studiuje chyba. Dobra, broń moja. Moją zabijesz szakala kanibala z jak jeszcze odpalisz tu na światła a jeżeli będziesz magiem, no to polecam ci wyrzucić na niego runę po 2000 damage'a, potem drugą, trzecią i leży. Proste, nie? Żeby było to takie proste. Ja się nad nim użerałem i jakoś nie skończyłem. Teraz jak dojdziemy do jakiegoś znaczącego levela, bo kiedyś 30 to był znaczący, teraz znaczący jest jakiś 50 lub 45. 41, 45, czyli średni znaczący to 50. Któryś tam fajnie zabili nas. Chłopie, ty reklamujesz ten kanał od rana. Boże.
lepsza jakość kanału. Zdradzę wam sekret, jak się wybić na YouTube, nagrywać z tego trybu i umieć reagować. No to nabijecie sobie dużo wyświetleń, a jak będziecie mieli dużą jakość filmu, no to pewnie to się przerodzi. Mamy na suby i lajki. Happy New Year. Nawet nie ma północy, co ty? Gościu. Mieszka, że w Addis Abebie? Nie dawać mi nic. Potem sobie oglądzę na live. Kalisto. Kalisto ma nic. Ma zero. Kalizy w ogóle ma najgorszy level. Mojej broni to by użyć nie mógł przez jakieś parę tygodni. Trochę ponagrywam dla was w czwartek, środę, czwartek i piątek, ponieważ pewnie będę miał więcej czasu wolnego. O, Barek to najmniej znaczący level. Sławna persona, ale level ma pierwszy. Jak dużo jest pierwszych, no to nie nabije. Znaczy, jak jest warg, to nie ma banana i odwrotnie. Większą mam motywację do ekspienia, kiedy jestem na wizji. Ma chyba większy level od mojego widza. Ale jeszcze musi. Bardzo dużo tutaj. Zabiję reklamę pewnie. Jak pisuje BC, no to go nie rozumiem, ale chyba zna funkcję broadcast. Jak nie, to execute command BC i wiadomość. W every na przykład 5 minut. Jak chcecie, żebym nagrał odcinek o tematyce, jak napisać
skrypt, a podejrzewam, że większość osób tego nie umie. A może umie? No to ja wam wytłumaczę język skrypt i będziecie mieli zrobić na przykład pracę WF-isty i kogoś tam w szkole w tysięczne części sekund. Wow. Ale to trzeba najpierw rozumieć ten język. Bo trzeba mieć pasję, nie? Jeżeli się nie ma pasji, no to... No to się programuje tak. A poprogramuję sobie, będę miał graczy na CDBD, nudy. Muszę siedzieć znowu parę godzin nad skryptem, bo mam jakiś głupi bug. A bugi w tych bardziej skryptach rozbudowanych, no to czemu? No coś czasem jak wystąpi błąd, no to błąd nie jest w strukturze kodu, tylko na przykład wstawiłeś funkcję jeżeli, czyli ifa, i tam gdzie nie powinien być. I ten if blokuje cały skrypt. I nie może działać. Poprawnie. Oczywiście będzie działał, ale do tego momentu, kiedy jest if. Rozumiem. Byłem na takich kursach kodowania i gość taki tak powiedział, potem nie pójdę na kurs programowania strony, ponieważ to polega na pisaniu w edytorze tekstu. Inne słowa użył, lecz ich nie pamiętam. I coś tam. I była dyskusja na ten temat. On wolał przeciągać sobie bloczki. A programowanie prawdziwe, nie w stencylu, w Scratchu. W stencylu i w Scratchu pluginu no nie napiszemy. Programowanie tak
programujesz strony internetowe, czy robisz LOLa, czy Minecrafta, czy plugina, czy skrypta, masz do czynienia z jakimś tam edytorem tekstu. Może kiedyś to zmienił. Liczę, że nie, ponieważ ja bardzo lubię pracować w edytorze tekstu. Jest pasjonujące, jak na przykład ciąg liter, znaków zmienia ideę Minecrafta lub Minecrafta jako grę i w ogóle zupełnie coś innego w Minecrafcie chodzi. Na przykład taki bez RPG nikt by nie pomyślał, że można RPG zrobić. No, umie KS-ować. Goście, umie. Ja próbuję nie KS-ować. Czasem mi się zdarza, ale to jest RPG. KS-owanie tutaj jest na porządku dziennym. Kto nie gazuje, nie ma levela. Jeżeli chcesz kulturalnie grać, no to polecam ci zacząć grę jakiś miesiąc, ponieważ wypróżni się to ekspowisko. Wbijajcie mojego. Wypróżni się to ekspowisko i nie będzie. Będą pewnie na tym. Ja będę gdzieś na tych. Więc macie zerowe ekspowisko wolne. A jak gracie z kulturalnymi, no to wiecie. Teraz teraz trochę się wypróżniło graczy. Niektórzy może odeszli z RPGa. Teraz kto komu zakosił kira? Kto komu? Ale się wciągam. Trudno mi skończyć. Po odcinku to będę nadal ekspicił, żeby nie było. Nie do mówień. Ale chcę dzisiaj wbić chociaż 38 i na 200 tysięcy eks. A dla mnie banan jest lepszy. Ponieważ banan ma pasję oprogramowania. Banan wydaje się lepszy.
Może jest on dlatego spowodowany, że zanim oglądałam Kalisa, to oglądałam Banana, a Banan prowadził RPGa, a ja okazało się, że jestem fanem RPGów takich i gier RPG gier RPG Minecraft. Też lubię. Więc banana banana bardziej lub ale nie wiem, jakbym teraz na przykład banan ma to do siebie, skończę swój wywód i kończę. A banan ma to do ciebie, że nie ma takiego bardzo fajnego kontaktu z widzami, z graczami, może z widzami ma, ale pisał mi na wiadomość. Morning, pieki. Dobrze. No to będę na dzisiaj kończył. Trzymajcie się. No i cześć. Drzewo.